środę 28 marca w hali sportowej w Białobrzegach odbyło się wielkanocne spotkanie samorządowców. Starosta białobrzeski Andrzej Oziębło oraz burmistrz miasta i gminy Białobrzegi Adam Bolek złożyli wszystkim przybyłym świąteczne życzenia i zaprosili na wspólny poczęstunek. Cieszymy się bardzo wspólnie z panem burmistrzem, że przy wielkanocnym stole gromadzi się nasza duża, wspaniała rodzina samorządowa. Gromadzi, by złożyć sobie życzenia z okazji świąt wielkanocnych. Są z nami dzisiaj znamienici goście, których powitamy: pana przewodniczącego Rady Powiatu Zbigniewa Nowackiego i pana przewodniczącego Rady Gminy Marcina Osowskiego. Oczywiście nie witam naszych wiceburmistrza i wicestarosty, bo tu są tubelcy i są z nami, są współpracownikami. Witamy wszystkich państwa, dyrektorów, służby mundurowe, naczelników, pracowników, radnych powiatu, radnych gminy, emerytów, pracowników, wszystkich jak jesteście, a tych sołtysów, radnych powiatu, powiedziałem, a wszystkich, których nie wymieniłem, bardzo serdecznie przepraszam, ale jesteście mile widziani i cieszymy się, że jesteście z nami w tym uroczystym dniu. Pozwólcie, że przekażę życzenia od księdza Zdzisława Łobosa, który to dzisiaj osobiście u mnie składał tutaj życzenia i pozdrowienia dla wszystkich współpracowników, zarówno starostwa, jak i gminy. Do tych życzeń naszych dołączają się wójtowie i burmistrzowie, którzy są z nami na sali. I w tym momencie myślę, panie burmistrzu, że rozpoczniemy życzenia. Przydał mi się ksiądz, a nie ma. Kto pan najbliżej ministra? Nie, tak był dłużej, jak tego nie wiadomo. Także pana burmistrza poprosimy już o zabranie tacy z jajeczkiem, symbolem życia. Tym jajeczkiem się dzielimy właśnie w tym szczególnym okresie świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Panie burmistrzu, proszę ruszyć w trasę i już każdy z państwa z rąk pana burmistrza otrzyma tutaj do wspólnego dzielenia się jajko. Proszę państwa, oczywiście może teraz trzeba właśnie wstać, tak powiem, tak, żebyśmy mogli złożyć sobie życzenia na święta Wielkiej Nocy. Proszę państwa, no życzymy państwu przede wszystkim, żeby wiosna przyszła, to jest po pierwsze, w końcu. Więc żeby te święta były słoneczne, radosne, spędzone w gronie rodziny, żebyśmy wszyscy po świętach pełni wypoczęci wrócili do pracy. Życzymy państwu również, aby te święta były dla państwa momentem takiego oddechu od tej naszej codziennej pracy. No i prosimy też, żebyście państwo te nasze życzenia przekazali dalej swoim rodzinom, znajomym przy świątecznym stole, jak się z nimi spotkacie. Z mojej strony tyle, panie starosto. A panie burmistrzu, uzupełnię tylko o radość właśnie płynąca z tych szczególnych świąt. Mokrego dyngusa pan nie wymienił, a tak to wszystko pan wymienił. Także świąt pełnych optymizmu, wiary, wszystkiego dobrego dla waszych rodzin, dla bliskich. Tak jak powiedział pan burmistrz, przekażcie te życzenia swoim najbliższym. No i do tych życzeń na pewno dołączają się panowie przewodniczący, wójtowie, wszyscy jak jesteśmy. Życzymy wam odpoczynku w te święta, a dzisiaj miło spędzonych chwil razem, porozmawiajmy, zostańmy dłużej. Dłużej jest ten poczęstunek skromny, przygotowany, także rozmawiajmy w kuluarach. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy za waszą obecność. Wszystkiego dobrego. Słuchajcie, bardzo prosimy, można się częstować, nie krępujmy się. Podpowiem, w pierwszym zbiorniku jest kiełbaska z cebulką, w drugim są pierożki, tutaj jest żurek. Widać, kto głodny jest, widać. Tak, więc poprzednio sprawdzone dania, także proszę się częstować.
Tak.